Witam Was, lwy, w Waszym czytaniu na wiosnę. Nazywam się Izabela Kiełbowska. Zapraszam do polubiania, subskrypcji, dzielenia się treścią. Także powiem Wam już na wstępie, że Wasz rozkład wygląda całkiem nieźle. No, nieźle. Zacznijmy od słonecznika. Słonecznik co prawda jest odwrócony, także może trochę Wam brakuje słońca, ale możecie trochę go zażyć, tylko bez przesady. I może powinniście trochę słonecznika wprowadzić do swojej diety. Pomyślcie, czy Wam to dobrze zrobi? Może olej słonecznikowy? Może sałatkę byście sobie zjedli? Żeby było trochę więcej kwiatów, tak? Trochę jakby więcej roślin. I żeby to było kolorowe i takie jasne. Jakoś takiego potrzebujecie na wiosnę. Moi drodzy. W centrum macie asa takiego powietrznego. Czyli macie esencję komunikacji. Centrum. Esencję myślenia, nowy pomysł. Jakby coś się tak zrodziło w głowie, jakby wylazło wręcz z jakiejś czeluści. Gdzieś z piwnicy. Może dosłownie znajdziecie coś w piwnicy, co sprawi, że pojawi się nowy pomysł, nowa myśl, jakby to tak wyfrunie. Wyfrunie gdzieś z mroku i stanie się nową inicjatywą do może nie nową inicjatywą, ale jakby takim początkiem do wielu pojedynczych inicjatyw. To jeszcze nie jest sama inicjatywa. To warto podkreślić. Jakbyście się nie byli pewni, to uważajcie, żeby się nie pomylić, bo to jest na razie myśl. I tą myśl trzeba przekuć na wiele różnych działań. Jedna myśl może Was sprowokować do wielu różnych rzeczy. Krótsze tematy, dłuższe, więcej wysiłku potrzeba, mniej, ale dużo się dzieje, dużo trzeba robić mniej więcej w tym samym czasie, a jak nie w tym samym czasie, to jedno po drugim. Także będziecie w stanie wykonywać różne, podejmować różne działania i wykonywać to, co macie do wykonania, kierując się tą myślą, która jest u podstaw. Może nie jest to coś, co od razu chcecie ujawnić. Może wolicie, żeby to pozostało gdzieś schowane w cieniu, tak jak ten nietoperz gdzieś sobie lata w piwnicy, czy gdzieś w jakiejś jaskini. Może chcecie to zachować tylko dla tajemniczonych. Ale to jest pozytywne i jest to zaczątek. Poza tym myśleniem może się zdarzyć tak, że się trochę zasiedzicie. Mimo, że będziecie jednak sporo działać. Będzie zdarzało Wam się usiąść, tak jakby zamyślić, czy zasiedzieć. Są różne osoby, które są za Wami, które chętnie się z Wami skontaktują. Nawet, zobaczcie, tu się powtarza ten nietoperz. Jakby ktoś symbolizował tę myśl. Jest ktoś mądry. Jest ktoś, kto może z Wami gdzieś daleko iść. A Wy się tak trochę zasiedzieliście. Przynajmniej tak się Wam to może
zdarzać, ale możecie się trochę zasiedzieć, możecie się trochę zastanowić, trochę pomyśleć, trochę poukładać sobie w tej głowie. Po prostu przysiedzieć, przycupnąć. I może być tak, że spotka się to z niepotrzebną, niesłuszną krytyką, że na początku ktoś tego nie zrozumie i po prostu będzie myślał, że robicie coś nie tak. Ale jest szansa, że potem zrozumie, że to jest po prostu potrzebne. Tak możecie sobie trochę przysiąść. Może na łonie natury, już ciepło. Jest to związane, to zasiedzenie, z sprawą odwróconej gwiazdy. Coś nie do końca chce tu nam zabłysnąć, coś nie do końca chce zaświecić. Brakuje tego blasku albo możliwości wyrażenia tego blasku. Gdzieś jakby to jest w waszej jakby w koronie, gdzieś jakby u góry macie to nad głową. Ale to nie jest nic specjalnie strasznego. To jest temat, który to nawet nie powinnam używać tego słowa, żebyście się nie sugerowali, że, bo to jest nie skupiali na tym. Jakbyście się skupiali nad czymś i stwierdzili, że to nie jest straszne i skupiali się na słowo straszne, to właśnie nie o to chodzi, tak? Może powinniście zastanowić się nad tym, gdzie kieruje się wasza uwaga. Może to jest ok na ten moment. Może to jest proces. Na razie jest mniej światła, potem będzie więcej. Tak? Może się zdarzyć tak, że trochę będziecie się chwilami koncentrować na tym, czego nie ma. Ale ta gwiazda tu jest, nawet jeżeli odwrócona. Nawet jeżeli nie ma pełni blasku, to jednak coś tutaj nad wami świeci. Coś jakby czuwa nad wami. I te różne działania mogą się kierować w stronę tejże gwiazdy. To może być osoba, to możecie być wy, to może być jakiś projekt, który jakby nie do końca na razie chce się rozwinąć. Coś, co jest jeszcze trochę niewidoczne. Może to jest trochę tak, że tu mamy dzień, a w dzień nie widać gwiazdy. Także może po prostu nie o tej porze podchodzicie do tematu, żeby zobaczyć. Może to nie jest czas i trzeba trochę poczekać, aż będzie właściwy czas. I możecie mieć sporo wątpliwości w tej kwestii, ale to jest kluczowe. Czas jest kluczowy. To nie jest ta godzina. Nie o tej godzinie coś jest widoczne. Nie ten czas, tak? Jest czas na coś i czas na coś innego. Tu macie czas, żeby przysiąść. Przysiąść do swoich myśli. Z myślami swoimi. Z tym nowym pomysłem, który jest blisko was. I ten nowy pomysł może oddzielić was od emocji, które mogą trochę się wylewać. Pomimo dojrzałości, która jest w osobie króla kielichu, coś tu się wylewa i jakby zalewa tę dojrzałość, że po prostu ktoś już no ja mam ochotę powiedzieć, nie ogarnia tej kuwety. Może być dosłownie tak, że po prostu jest za dużo do zrobienia, już na tę kuwetę to nie ma czasu, no jakby, albo już ilość tego, o co trzeba zadbać, jest jakby przytłaczająca i w tym momencie wylewają się emocje. Taki jakby
Człowiek, który jest dojrzały, ale gdzieś czasem jest czegoś za dużo, jakby to się wylewa. Wylewa się. Ale czuję, że to są po prostu jakieś okoliczności. To do mnie przychodzi. Są okoliczności danej sprawy, danej sytuacji. To nie jest tak, że ta osoba z natury zawsze wylewa te emocje w taki sposób. Zwykle nad nimi panuje, zarządza nimi. Jak król, to jest to poletko. I to może się zmienić pod koniec wiosny, może nawet wcześniej. No ta karta jakoś mi się dziwnie sama odwróciła. To jest związane z partnerstwem. To jest partnerstwo, w którym ludzie są jakby na równi. I to jest taka relacja, w której są uczucia i jest szczerość. Tutaj patrzymy sobie w oczy. Nie boimy się spoglądać. Nie boimy spoglądać na siebie. I chcemy dla siebie ładnie wyglądać. To znaczy, chodzi o to, że chcemy dbać o siebie dla innych. Ale czuję, że tu nie chodzi po prostu tylko o wygląd, tylko o samo dbanie o siebie. Jakby ktoś chciał zadbać o siebie, żebyśmy byli na równi, ale na takiej jakby wyżej. Żebyśmy oboje byli wyżej, tak? Że takie lity to one są trzymane, to gdzieś na jakiejś wysokości. Tutaj nic nie leży, ci ludzie nie leżą. Chcą być na jakimś poziomie. I sądzę, że to partnerstwo motywuje do działania, do podejmowania wielu różnych działań. Sprawy na taką krótką metę, na dłuższą. I potem kieruje się w stronę tego, co nie do końca na razie chce się zabłysnąć, ale tak jak mówiłam, nie ta godzina. Coś wam tu dodam. O, odnośnie tego asa. Asa, który może być asem też jakby z wielu różnych dziedzin. To znaczy, to będzie myśl, ale jakby ten początek może zawierać w sobie też działanie, też pewne, może mieć taki rys emocjonalny, ale i coś materialnego w sobie. Więc jakby to było więcej początków w tym jednym początku i trudniej byłoby określić, jaki to jest początek. Początek czego? To dotyczy jakichś spraw, które paradoksalnie wymagają jakiegoś powrotu. Ale może to wcale nie jest paradoksalne. Trzeba gdzieś wrócić po coś i coś poruszyć jeszcze, jakąś taką kotwicę. Może trzeba wyciągnąć kotwicę. Wrócić, żeby wyciągnąć kotwicę. Gdzie byliście zakotwiczeni? Jakie miałam taką myśl teraz, jakby trzeba by było podejść do gniazdka i wyciągnąć zasilacz. Tak? Także to zwróćcie na to uwagę. Gdzie trzeba wyciągnąć zasilacz? Co to jest zasilacz? To jest coś, co sprawia, że te nasze różne urządzonka mogą działać i funkcjonować. Możemy z nich korzystać.
Ale mamy ilość, jakąś tam ilość tych gwiazdek, jakąś określoną moc, napięcie. Ja tam nie do końca się znam na tym, ale z grubsza nie jest tak, że możemy jednocześnie mieć 1000 rzeczy podłączonych, to nam po prostu korki wywalą. Także co trzeba odłączyć, żeby wam nie wywaliło tych korków? Tak? Jakie są wasze moce przerobowe w pewnym sensie? I trzeba o tym pomyśleć. Trzeba wrócić do tego tematu. Tak? I coś będzie robione w związku z tym. Zobaczcie, ile tu jest tych buław. No, no już jest jakby ileś rzeczy podłączonych do tego naszego zasilacza. Coś jeszcze dla was, na co powinniście być przygotowani? O, no to spytam. Na co szczególnie? Na królową pentakli. Bądźcie przygotowani na to, że może pojawić się osoba, która opiekuje się sprawami materialnymi i jest w stanie kreatywnie do tego podejść. Także możecie być przygotowani na coś pozytywnego. Ale powinniście być na to przygotowani, tak? Że powinno być miejsce albo przestrzeń, bo to jest królowa. Królowe w pewnym zakresie zarządzają. Nie tak jak królowie, ale jednak królowa pentakli ma swoją przestrzeń. Tutaj jakby ma kilkoro dzieci. Jakby może opiekować się tymi mniejszymi, którzy muszą się gdzieś tu o nią oprzeć. Tak? Tu jest szczególnie w tej karcie to podkreślone, w tej królowej pentakli. Bo czasem jest tak, że ta królowa denarów jest w ogrodzie, siedzi na swoim tronie i tam z tego miejsca gdzieś potrafi się zaopiekować swoim ogrodem. Ale tu to jest przestrzeń jakby bardziej miejska. Nie chodzi o ogród. To ona może mieć jakąś przestrzeń, ale to nie chodzi o tę stronę taką właśnie roślinną, powiedziałabym. Może się zaopiekować dziećmi, może się zaopiekować tym, co sama stworzyła. Może się zaopiekować czymś też, co jakby nie jest jeszcze dojrzałe, a może urosnąć. I nie jednym, tylko wieloma. I to jest taka kobitka, która potrafi postawić na swoim, jeżeli uważa, że to jest potrzebne. Jak to czasem mówią, taka Herod baba. Ale może nie do końca, tak? Ale takie skojarzenie takiej kobiety, która po prostu nie da sobie w kaszę dmuchać, że tak powiem. Tak? Także bądźcie przygotowani, że pilna postać kobieca pojawi się w waszym życiu. Moi drodzy, i myślę, że to na razie wszystko. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Oglądajcie, słuchajcie. Zapraszam. Cześć, pa.